Zapraszamy na czyściochowe przygody! Królik Higienek i urodzinowe przyjęcie. Higienek? Tak, to o mnie! Królik Higienek nie mógł się doczekać swojego urodzinowego przyjęcia. Zaprosił wszystkie czyściochy i od kilku dni przygotowywał się intensywnie. Zdążył już kilka razy posprzątać swój pokój, a potem znowu zrobić bałagan i znów posprzątać. Przygotował z rodzicami poczęstunek. Tort marchewkowy, ciasteczka owsiane, sok porzeczkowy, kanapki i owoce. Zdążył też nadmuchać kolorowe balony i zaplanować zabawy, jakie zaproponuje swoim gościom. Tak, tak, to było najważniejsze. Królik Higienek najbardziej cieszył się właśnie na wspólną zabawę ze swoimi przyjaciółmi. No i na prezenty oczywiście. Hurra, idą! W drzwiach stały wszystkie czyściochy naraz i wołały jeden przez drugiego. Higienek otworzył szeroko drzwi, zapraszając przyjaciół do środka. Pies Łapson podał królikowi ostrożnie duże pudełko zapakowane w ozdobny żółty papier. Wow, ale wielki! To jest prezent od nas wszystkich. Tak, od wszystkich. Otwórz, otwórz szybko! Królik usiadł na podłodze i zaczął rozpakowywać prezent. Był bardzo ciekawy, co jest w środku. No jak? Super, nie? Podoba ci się? Łapson patrzył na Higienka wyczekująco. To on wymyślił, żeby kupić właśnie ten zestaw i teraz martwił się, czy przyjacielowi na pewno się spodoba. Królik aż zaniemówił z zachwytu. Był to zestaw do zabawy w dentystę. Zawierał sztuczną szczękę do leczenia z bardzo dużą ilością zębów, które można było wyjmować i wkładać, a także dużo różnych narzędzi i specjalną masę, z której można było robić zabawkowe plomby. No, jest ekstra! Teraz, kiedy prezent był już rozpakowany, można było rozpocząć prawdziwe świętowanie urodzin. Czyściochy rozejrzały się po pokoju Higienka. Królik miał mnóstwo fajnych zabawek i każdy mógł tam znaleźć coś dla siebie. Łapson, Pupik i Gładzio wyciągnęli ogromne pudło z klockami, a Rutka i Pupilka zainteresowały się grą w małego detektywa. Zakatarzynka natomiast miała ochotę pobawić się z Higienkiem jego nowym zestawem dentystycznym. To ja będę panią dentystką, a ty będziesz moim pomocnikiem. Dobra? Nie. To ja chciałbym być panem dentystą, a ty bądź moją pomocniczką. O nie! Ja też chcę sprawdzać zęby i wiercić dziury. To ty może będziesz wiercić dziury, a ja będę je zalepiał, dobra? No dobra. Królikowi Higienkowi zestaw naprawdę bardzo się podobał. I fajnie było bawić się w dentystę. Ale miał wrażenie, że nowa zabawka jakoś dziwnie pachnie. To był niemiły zapach i po chwili królik czuł, że dłużej już nie wytrzyma. Coś tu śmierdzi. Ja nic nie czuję. Może teraz zmienimy zabawę? Poróbmy coś innego. No dobra, ale co? Może pobawimy się w chowanego. Chcecie się pobawić w chowanego? Tak, w chowanego! Fajnie, może być w chowanego. Kto kryje? No ja nie. Może Łapson? No, może Łapson. Dobrze, mogę. Pies Łapson stanął przy ścianie, zasłonił oczy i zaczął liczyć. Jeden. Tymczasem pozostałe dzieci rozbiegły się po domu w poszukiwaniu zakamarków, w których można by się było ukryć. Czasu było niewiele, ale królik Higienek znał swój dom najlepiej i dlatego schował się najszybciej w swojej ulubionej kryjówce, czyli w szafie na ubrania, która stała w przedpokoju. Szafa była bardzo duża i było w niej dużo miejsca. Higienku, mogę się schować razem z tobą? To była świnka Zakatarzynka. Nie znalazła innego miejsca, a czasu było już bardzo mało. Jasne, wchodź. Świnka wgramoliła się do szafy, dokładnie w tym momencie, w którym z pokoju Higienka dobiegły słowa Łapsona. 10, szukam. Tylko nie możemy się odzywać. Oj, nie mogę. Strasznie.
już nie chce mi się śmiać. Świnko, bądź cicho, bo Łapson nas usłyszy. Przepraszam, ale tu jest tak ciemno. To najlepsza z moich kryjówek. To w ogóle jest najlepsza kryjówka na świecie. Jest ekstra. Tak, tylko dziś jakoś tu śmierdzi. Królik Higienek bardzo lubił swoją szafę, ale dziś nie czuł się w niej dobrze. Pachniało niezbyt ładnie. Trochę podobnie do zapachu, który czuł przed chwilą podczas zabawy w dentystę. Śmierdzi? Edam, ja nic nie czuję. Ostatnie zdanie świnka powiedziała zbyt głośno i za chwilę drzwi szafy otworzyły się gwałtownie. Stał w nich pies Łapson i uśmiechał się szeroko. Ha, mam was! Znalazłem! No tak, no tak. To kto teraz kryje? Pobawmy się w coś innego. Królik Higienek nie miał ochoty bawić się dalej w chowanego. Dziwny zapach w jego ulubionej kryjówce jakoś go zniechęcił. Aha, mam pomysł. Pobawmy się w głuchy telefon. Bardzo lubię zabawy w głuchy telefon. W głuchy telefon? Pozostałe czyściochy też bardzo lubiły głuchy telefon. W przedszkolu często bawili się w tę zabawę. Trzeba było usiąść w kręgu i jedna osoba wymyślała hasło, a potem mówiła je cicho, bardzo cicho, osobie, która siedziała obok niej. W ten sposób hasło docierało do ostatniej osoby i czasem, a nawet bardzo często, śmiesznie się zmieniało. No dobra, to kto wymyśla hasło? To może ja? Lisica Rutka uwielbiała wymyślać hasła, które potem inni musieli powtarzać. Teraz więc pochyliła się do ucha siedzącego obok niej Łapsona i powiedziała cichutko. Śpiewam przez cały rok. To właśnie było jej hasło. Łapson powtórzył je siedzącemu obok Jelonkowi Gładziowi, ale powiedział to niewyraźnie, tak więc Gładzio powtórzył do ucha za Katarzynki już trochę co innego. I zaśmiewając się za Katarzynka, wybełkotała szeptem hasło do ucha królika Higienka, który jednak przez te śmiechy i chichoty usłyszał coś innego. Zabawa toczyła się w najlepsze, aż do ostatniego uczestnika, czyli kota Pupika, który z wielkim zdziwieniem wypowiedział hasło na głos. Co? Ziewam jak mały smok? Co wy wymyślacie? Wszystkie czyściochy bardzo się śmiały z tego, że hasło śpiewam przez cały rok zmieniło się na ziewam jak mały smok. Tylko królik Higienek znów czuł się niezadowolony. Brzydki zapach towarzyszył mu i w tej zabawie i sprawiał, że Higienkowi było nieprzyjemnie. Stracił już nadzieję, że to będą naprawdę fajne urodziny. Każda zabawa kończyła się tak samo, brzydkim zapachem, który odbierał mu humor. Nie tak to sobie wyobrażał. Patrzcie, królik jakiś smutny, hej, hej, co się stało? Czuję, że wszystkiego mi się odechciało. Hej, czyściochy, chodźcie szybko, mam dla nas wyzwanie. Urządzimy dla królika taniec wywijaniec. Tak! Hej, króliku, hej, króliku, baw się z nami, fikumiku. Hej, Higienku, hej, króliku, fikumiku, hej! Jedna noga, lewa noga, druga noga, prawa noga, lewa, prawa ręka, lewa, prawa, lewa, hop, hop. Wszyscy tańczą dla królika, tańczmy dla Higienka. Hej, króliku, baw się z nami, fikumiku. Hej, Higienku, hej, króliku, fikumiku, hej! Fikumiku, hej! Jeden obrót w lewo, drugi obrót prawo, hop i dwa podskoki, hop, 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 hop! Wszyscy razem ogonkami machamy na boki. Hej, króliku, hej, króliku, baw się z nami, fikumiku. Hej, Higienku, hej, króliku, fikumiku, hej! Wszyscy tańczmy, lewa noga dla królika, prawa noga, taniec wywijanie, lewa, prawa, lewa, hop, hop, bo go trzeba raz, dwa, trzy, weselić. Tak!
podskakuj! Hej, wyginaj! Nogi, ręce, ciało! Patrzcie, patrzcie na królika! Chyba się udało! Wszyscy spojrzeli na królika, który faktycznie uśmiechał się szeroko. Ale nie tylko taniec wywijaniec wprawił go w dobry humor. Oto przyszła właśnie pora na najważniejszy moment całych urodzin. Moment, na który królik czekał z wielką radością. Tort! Tort! Prędko! Chodźcie na tort! Będzie tort! Piękny, marchewkowy tort stał na stole z zapalonymi świeczkami i czekał na Higienka i jego gości. A pachniał tak ładnie. Trochę marchewkowo, a trochę waniliowo i śmietankowo, że królik od razu zapomniał o złym humorze. Taki piękny zapach mógł uleczyć każdego. A tort przecież nie mógł czekać. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Śpiewały czyściochy i królikowi zrobiło się naprawdę bardzo, bardzo miło. Wspaniale było mieć tylu przyjaciół, którzy go lubili i chcieli z nim świętować jego urodziny i śpiewali dla niego 100 lat. A kto? Higienek! Dziękuję, naprawdę dziękuję. Higienku, my ci pomożemy zdmuchnąć te świeczki. A ja dmuchnę najmocniej i najbardziej ci pomogę. Nie, to ja dmuchnę najmocniej. Tak dmuchnę, że spadniecie z krzeseł. No a ja tak dmuchnę, że zdmuchnę cały ten tort. Przestańcie! Trzeba zdmuchnąć świeczki, a nie tort. Właśnie. Tak, i wszyscy będziemy dmuchać razem. Na 3, 4 i to ja powiem 3, 4. Tylko najpierw pomyśl życzenie, króliku. Królik pomyślał, że chciałby, żeby każde urodziny były takie fajne jak te. I żeby już zawsze, zawsze przyjaciele pomagali mu w dmuchaniu świeczek. Dobra, czekaj. Już pomyślałem. No to 3, 4. Wszystkie czyściochy nabrały powietrza w płuca i dmuchnęły z całej siły. A najmocniej dmuchnęła świnka, która stała dokładnie naprzeciwko królika Higienka. Dmuchnęła tak mocno, że jej dmuchnięcie królik poczuł dobrze po drugiej stronie stołu. I nie tylko dmuchnięcie, poczuł także ten zapach, który przeszkadzał mu przez całe przyjęcie. No tak, przecież podczas zabawy w dentystę towarzyszyła mu świnka. I podczas zabawy w chowanego w jego kryjówce i podczas głuchego telefonu także. Świnko, masz nieładnego chucha. Co ma? Chucha ma? Dlaczego jesteś taki niemiły? Jestem niemiły. Jesteś! Właśnie powiedziałeś na cały głos, że mam nieładnego chucha! Ale... Króliku... Królik czuł się bardzo zagubiony. No przecież powiedział prawdę. Czy miał nie mówić? Ale było już za późno i świnka już się obraziła. To było okropne. No co idę ty? Do domu! Nie, świnko, nie idź, proszę cię! Idę! Skoro mnie nie lubisz i mówisz, że mam brzydkiego chucha... Świnko, to nie! Idę sobie! Ale już. Przecież ale świnko! Świnka się obraziła. Obraziła. Świnka była bardzo obrażona. Odwróciła się na pięcie i powędrowała w stronę drzwi. Królik Higienek dogonił ją w przedpokoju. Świnko, lubię cię, bardzo cię lubię, tylko... Powiedziałam, że wychodzę, to wychodzę. Spokojnie, spokojnie, bez pośpiechu. Za drzwi do łazienki wyłoniła się szczocia. Była to ukochana szczotka do zębów królika Higienka. Obok niej podskakiwała wesoło chusteczka Smareczka, która zawsze towarzyszyła śwince za Katarzynce i dbała o jej czysty nos. Smareczka? Szczocia! Postanowiłyśmy wam pomóc. Bo usłyszałyśmy, co się tutaj dzieje. Higienku, powiedziałeś śwince, że ma nieświeży oddech, ale powiedziałeś to przy wszystkich i sprawiłeś jej przykrość. Prawda, Zakatarzynko? Tak, było mi przykro. Zakatarzynko, a czy umyłaś rano zęby? Chyba nie umyłam. No właśnie. Zapewniam cię, że każdy, kto rano nie umyje zębów, ma potem nieświeży oddech. To zupełnie normalne. Dlatego zęby trzeba myć codziennie. Ale ja nic nie czuję. Bo masz katar. A powiedz, świnko, kiedy ostatnio dmuchałaś nos? Chyba wczoraj.
A dziś byłam tak przyjęta urodzinami Higienka, że zupełnie zapomniałam. W takim razie chodź. Zaraz wszystko załatwimy. No chodźmy, chodźmy. Smareczka i Szczocia raz, dwa zaprowadziły świnkę do łazienki. A potem Szczocia wyciągnęła z szafki zapasową nową szczoteczkę i za Katarzynka wyszorowała porządnie wszystkie zęby. Smareczka pomogła jej wyczyścić zatkany nos, także świnka od razu poczuła świeży zapach pasty do zębów i odetchnęła z ulgą. Tymczasem w salonie czyściochy nałożyły już tort na talerzyki i czekały na świnkę i Higienka, żeby zacząć ucztę. Kiedy świnka wyszła z łazienki, otrzymała największą porcję. A dzięki czystemu noskowi mogła nie tylko poczuć wspaniały smak, ale i piękny waniliowy zapach urodzinowego tortu. Za Katarzynko, przepraszam, że tak głupio się zachowałem. Nie powinienem przy wszystkich mówić o twoim chuchu. Wybaczysz mi? Jasne! Nieświeży oddech to normalna sprawa. Po prostu trzeba umyć zęby. I tyle. Dobrze, że mi powiedziałeś, bo inaczej chukałabym dalej na wszystkich dookoła. I dziękuję za szczotkę. Dobrze, że miałeś zapasową. Jesteś moją przyjaciółką i bardzo się cieszę, że nie poszłaś jednak do domu. Ty też jesteś moim przyjacielem i możesz na mnie zawsze liczyć. Także wtedy, kiedy zapomnisz o umyciu zębów... Hej, świnko, króliku, przestańcie już szeptać. Zatańczymy wszyscy razem taniec wywijaniec? Tak! 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 Hej, króliku, hej, króliku! Bawcie się z nami, Higuminu! Hej, Higienku, hej, króliku! Higuminu, hej! Hej, króliku, hej, króliku! Baw się z nami, Higuminu! Hej, Higienku, hej, króliku! Higuminu, hej! Więcej naszych przygód oraz czyściochowe piosenki znajdziesz na kanale Czyściochowo na YouTube oraz Spotify.